Edukacja pociech z roku na rok staje się znaczącym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie przeznacza dodatkową kwotę dla osób posiadających uczące się dzieci i korzystające ze świadczenia rodzinnego. Przy okazji zasiłków rodzinnych realizujemy w tej chwili wypłatę świadczenia w kwocie 100 zł na każde dziecko uczące się. Staramy się zrealizować tę wypłatę w miesiącu wrześniu i to w zależności od tego, ile dzieci uczących się korzysta z naszych świadczeń, tyle otrzymuje. Przewidujemy, że w tym roku będzie to około 120-130 dzieci, które otrzymają takie dofinansowanie. Dodatkowo wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MOPS organizuje nabór dzieci, które będą korzystały z dożywiania w szkołach. Aby większa liczba dzieci mogła skorzystać z tej formy pomocy, kryterium dochodu do uzyskania tej formy pomocy społecznej jest większe i wynosi 150%. My przydzielamy tą pomoc od 1 września do końca grudnia, czyli tak jak jest rok budżetowy. Od stycznia jak gdyby robimy nowy przydział, ale średnio z obiadów, z posiłków gorących korzysta około 250 dzieci. MOPS w Działdowie dofinansowuje również zakup odzieży, przyborów szkolnych, a w czasie przerw w nauce może przyznać środki na wypoczynek i rekreację. Ponadto ośrodek współpracuje ze szkołami, które przyznają wyprawki szkolne, a także z lokalnym samorządem, który przyznaje stypendia szkolne. W komisji przyznającej stypendia jest pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest pedagog i wtedy jak gdyby wspólnie ustalają potrzeby w zakresie przydzielania tych świadczeń. Od 1 października wzrasta kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 456 zł. Dla osób samotnie gospodarujących będzie ono wynosiło 542 zł.